Cześć. Cześć. Krzysiek. Adam. Dawid. Nadworny blacharz. Dzisiaj w odcinku coś amerykańskiego. W tamtym nic z amerykańskiego nie było. Nie, ale wyjątkowo amerykańskiego. Dzisiaj legenda V8, buczy. 5.7 V8 Hemi w pakiecie TA, czyli stylizowany na prawdziwą złotą erę muscle carów. Ale to szczegóły pokażemy wam za chwileczkę. Auto uszkodzone przodem. Jak widzicie, kosmetycznie. No, maska będzie wymieniona. Maska będzie wymieniona. Na maskę tylko czekamy, nie? Bo tak, jest zamówiona. No, ale ona będzie w macie lakierowana, tak jak było w fabryce. Tak, bo to jest tak, tu jest pakiet. To nie jest akrylina, tylko tak, pomalowana. Tak, jak rozkodowaliśmy wyposażenie tego samochodu, to tu jest pakiet za 7000 bodajże dolarów przy zakupie tego samochodu. Właśnie do niego wchodzi między innymi Rytytka. Czarna matowa maska, czarny dach, czarna klapa oraz pakiet TA, czyli oznaczenia TA na błotnikach. Okleina. Dokładnie, okleina. I czarny dach też lakierowany, nie? Matowy. Tak samo. Czarny dach matowy, lampy. To przyjechało ze Stanów, oni jak widzicie tam trytytkami coś łapali. O, pokaż. Oświetlamy. Tu jest wodna wietrza do filtra. Wyżej troszkę tak z góry. O, jest, TA. Super. Piękne lampy. Moparowskie uchwyty na maskę, żeby nie odleciała jak się na 1/4 mili. Do niej już 200. Wlot powietrza. No i fotele, nie? Fotele ze znaczkami TA. Skóra Nappa. Środki z Alcantary. Do tego białe wskaźniki zegarów. Białe tarczki zegarów. Białe w lewej. No ten pakiet ma się odwoływać do prawdziwego Challengera 76. Albo 5. Jeszcze błotnik tu jest z tyłu. Tak, jest wyciągany. Ale to już będzie wyciągany bez inwazji. Tak, bo to już nie ma sensu tego. To nie... Żeby go nie malować ani szpachlować. Mhm. Ale to proste jest. Podwójnie zawinięta, nie? No. Wyciągnie? W takim miejscu wyciągnie. Tak, wyciągnie. No, także co, z lakierowanych elementów to będzie miał maskę? I błotnik i zderzak. I tyle, nie? Tak naprawdę. I poduszka była w kierownicy, no to będzie musiała być wymieniona, ale to jest chyba najlepsza możliwa poduszka do wystrzału, nie? No. Bo fotel trzeba szyć. Często jak wyszczeli kurtyna, to pod sufitkę szlak trafia. Tak. Przełamie ją. A jak w desce, no to deskę trzeba wymienić. To deskę trzeba wymienić, a tutaj po prostu albo dwie śrubki, albo jakieś bolce, tak, w zależności od... zaczepy są. Albo zaczepy i po prostu się... Ona jest wklikiwana. Wklikiwana, wyjąć, włożyć i pozamiatane. Jak w życiu. Lotka też. Tak, do tego jeszcze dedykowana lotka w tym pakiecie. Challenger TA. Ale on dalej ładnie wygląda mimo upływu swoich lat. Kamerę ma tutaj. Też to fajne. Ale to jest, tak nie wygląda, ale to jest zarobiście drugie auto, nie? No to ma ponad 5 metrów, ponad a to jest kupeta, metrów. Nie? Jakby nie było, no to tak. U nas 5 metrów w europejskim wydaniu to jest limuzyna BMW 7, nie? No. A long jest niewiele dłuższy tak naprawdę, to 7. Jest. Tylko, że co z tego, że to auto jest duże na zewnątrz, jak w środku nie ma to przełożenia, bo na tylnej kanapie nie ma miejsca tyle co w 7, nie? No nie ma. Ale bagażnik jest całkiem... Nie wiem, ty masz patent, żeby go otworzyć, nie? No, do góry pociągnąć. No właśnie. Wiedziałem, że coś jest... Coś jest użytego. Gdzieś hidden feature. Tak. Hidden feature trzeba było. Dojazdówka, akumulator. Tak. O, jest poduszka. Jest poducha. Też zamówiona. Tak, poduszka jest nowa, już kupiona. Poduszka nowa kupiona. No, a tej to się nawet nie wyśpi, nie? Nie. Trzeba było ją pompować. Tak, trzeba ją było napompować. No wszystko jest takie, no to auto ma proste kształty, proste linie. To jest taki typowy amerykański muscle car. No ale tutaj w tym wydaniu właśnie z tymi czarnymi matowymi wstawkami. Chodźcie do środka, wam pokażę. W tym pakiecie tak samo nie tanim, bo jednak 7000 dolarów to idzie samochód za to kupić. Też podgrzewane, wentylowane siedzenia. Inna chyba kierownica, z tego co widzę tu jest, dokładnie, też podgrzewana. Środek tak jak z Dodge'a, czy Chargera, czy ma inną czy Challengera, nie? Tak, tu ma Torque Flight bodajże. Torque Flight, nie wiem co to jest, może Dawid wie? Nie wiem. Dawid jest blacharzem, a nie ma. No właśnie, Dawid ja tłumaczy to, że... Dawid nam tu klepie. Samochód. A
jak coś innego potrzeba. Albo staram się klepać. A my będziemy się starać płacić. Fajnie, fajnie. Jakie to jest? Boze nagłośnienie? Nie wiem jakiego. Alpina. Alpina, no. Nie, to jest całkiem fajne, ale te zegary też bardzo fajnie wyglądają, białe. Wiesz? Także tak jak widzicie, Challenger jest w trakcie naprawy. Jak będzie naprawiony, to też może nagramy jakiś. Pewnie. Jak może... pan Sylwester się zgodzi. Udostępnić, pączkę zakręcić. A tak, często pytacie o ceny takich Challengerów. Ten w wersji 5.7, 17 rok. To w granicach między 55 a 65 tysięcy z uszkodzonym przodem trzeba dać za tak lepiej wyposażony. Podstawowy 15-20, nie? Podstawowy 5.7 Hemi od 15 roku, od 45-50 bez akcyzy pod dom, plus akcyza, plus naprawa, nie? Części nie są tanie, to też trzeba być świadomym tak naprawdę, bo to nie jest Ford czy Mazda, że idziecie, kupujecie... Ale idzie wszystko w zamienniku też kupić. No, dużo rzeczy jest w zamienniku i te zamienniki całkiem leżą, nie? To jest deżak jest... Znaczy nie, deżak jest oryginalny. Oryginalny jest? Mopar, jest aha, oryginalny. Z tego, z Moparu, nie? Jedynie co, no to grill jest w zamienniku. Ile, ale tak... Tak, to reszta wszystko jest w oryginale. No, okay. No i super. No. Maska też będzie w oryginale, dlatego no i czasami, to jest to, że czasami no. Niestety, ale na te części trzeba właśnie chwilę poczekać, nie? No bo to nie jest ten tył, nie, że wejdzie. To pytacie na przykład, nie wiem, taka naprawa zwykłego samochodu, powiedzmy europejskiego, to jest tak miesiąc, półtora do dwóch miesięcy. No to tu może się wydłużyć do trzech, Mustanga, nie? Trzy miesiące trzeba liczyć, nie? No bo to tak... No tu jest też dużo rodzajów tak, że... tych masek no. Jest. Od Demona to... masz na przykład z szerszym wlotem, ogólnie różne no, są. Można kupić tak inną maskę, nie? Można w ogóle zrobić ten, nie? Można go też na Hellcata, niektórzy przerabiają, nie? Tak, na Hellcaty i wtedy no też... Ten zderzak jest tą blendą taką dolną, nie? Mhm. No, tutaj no, będzie ten splitter wtedy... taki dolny. Ten też będzie taki splitter. Wykrzywiony tak, tak, w no, on będzie wypuszczony. No wcale nie będzie taki wysoki, nie? Będzie niski auto relatywnie, duży, a taki... A prześwit nie będzie wcale wysoki. Czy ogólnie też duże felgi ma, co nie 20 felgi. Też to... No tak, można było 17 założyć, nie? No. Albo 15. Albo 15 z takim na zimę, wiesz, na zimę. Więc co, jeżeli chcecie kupić takiego albo innego Challengera, Chargera, Durango... Co jeszcze? Jaki jeszcze znasz Dodge? Nitro. Nitro. Nitro nie, jest jeszcze ten Dodge taki... Viper. Caravan. Grand Caravan. Tak, tak. Dodge Ram. No, Dodge Ram albo już Ram. To zapraszamy do nas na Auta z USA albo autodiscover.pl albo na telefony. Tak, na dole. Jeśli się podobało, jeśli chcecie więcej Dawida w odcinkach, tak, łapka w górę. Dokładnie. Tak, i komentarz, który pocieszy Dawida, że dzisiaj jest tak zimno, a walczył tu z nami, mimo tego, że nie ma zbyt bujnej fryzury. To wytrzymał bez czapki. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Cześć.